Dobry wieczór, witam Janusz Tomczak. Zapraszam na webinar udziałowców, inwestorów, gości, sympatyków Skyward Community w dniu 15 września 2022 roku. Temat: technologia, historia powstania, możliwości rozwoju i inwestowania. Speaker Janusz Tomczak, ambasador Skyward Community, grupa swcpolskateam.pl. Na dole jest mój numer telefonu, jakbyście mieli Państwo jakieś pytania. Proszę dzwonić, to ja tutaj telefonu nie ukrywam. Webinar jest korporacyjny, więc proszę w razie jakichś swoich nieścisłości pytań odnośnie swoich udziałów. To, co się dzieje teraz w firmie, proszę dzwonić. W miarę mojej możliwości, wiedzy będę odpowiadał. Ok, ja się nazywam Janusz Tomczak. Dwa, trzy słowa o mnie szybciuteńko. Rok 1990-2022 roku, czyli obecnie prowadzę działalność gospodarczą. 2002-2007 własna działalność gospodarcza. Wróciłem z studia z marketingu, wyższy kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku czynny inwestor w Skyward Community, rok 2018-19 szkolenie ambasadorów Skyward Community, które się odbywało przez 14 miesięcy. Udział w nim wzięło 104 partnerów z 18 krajów. Polski ukończyło go 8 partnerów plus nasza dyrektor regionalna, czyli 9. Zakończyło się w maju 2019 roku w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I jest to bardzo ważna data, o czym powiem Państwu troszeczkę później. A będziemy się mówić o technologiach transportowo-infrastrukturalnych, czyli transporcie strunowym z nowym brandem. Macie tu Państwo literkę U. Od nazwiska założyciela pana Anatolija Junickiego. Webinar będzie dotyczył technologii, czyli pojazdów, jak my się poruszamy, co to w ogóle jest, żebyście Państwo mieli taką ogólną wiedzę na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z rejestracją, zakupem pakietów i jak budować strukturę, to prowadzi Mariusz Duczpański, który prowadzi te webinary we wtorki o godzinie 20. Jutro wyjątkowo będzie miał w piątek, z tego względu, że był gdzieś na wyjeździe zagranicznym. Także jeżeli będą chętni, to serdecznie zapraszam również do Mariusza. No ale my lecimy do przodu. Filozofia UST, czyli transportu strunowego, to przede wszystkim transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. To jest bardzo ważne, bo sami Państwo wiecie, jak to dzisiaj wygląda. Ja dopiero dosłownie 15 minut temu wróciłem z Warszawy. Strasznie zakorkowana, nawet nie spodziewałem się, muszę Państwu powiedzieć, że w dni powszednie wyjazd z Warszawy w godzinach 17-18 będzie tak uciążliwy. Wszędzie korki, przebudowy. Dlatego chciałbym bardzo, aby ten transport strunowy jak najwcześniej trafił pod strzechy. Czyli mam na myśli tutaj również do nas, czyli do Polski. To jest twórca tej technologii Anatolij Junicki. To jest przede wszystkim naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Co ważne, jest kierownikiem dwóch projektów ONZ, tak zwanych grantów z roku 1998 i 2002. One dotyczyły miast linearnych, o których powiem troszeczkę później. I jest członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR, czyli minionej epoki, bo pan Junicki studiował i pracował jako inżynier i budowniczy rakiet kosmicznych na rosyjskim Bajkonurze. To jest taki odpowiednik amerykańskiego NASA.
No i to przede wszystkim, co mówi pan Junicki, tutaj się cofniemy, że UST to jest technologia optymalna, efektywna i bezpieczna, o czym się państwo przekonacie w dalszej części prezentacji. Nasze moce, tu chodzi o moce naszej firmy, czyli UST, to jest przede wszystkim grupa spółek posiadająca własne firmy, obejmują cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnej technologii UST, taki między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjna, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych. Chodzi tutaj o nasze centrum w Marinach Horce na Białorusi, to jest w tej strefie takiej środkowoeuropejskiej, gdzie mamy klimat taki umiarkowany, zimowy i trochę letni. Natomiast drugi to jest centrum innowacyjne w Szardży, w Emiracie Szardży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tam skierowane są w tej chwili ogromne siły firmy, bo wdrażamy tam nasz pojazd tropikalny, jak również pojazdy transportowe do przewozu kontenerów. Także te dwa ośrodki są niezwykle ważne, bo dzięki nim testujemy, certyfikujemy naszą technologię i możemy z nią wychodzić na rynki zewnętrzne. Dalej, UST jest w stanie realizować każdy projekt w dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Właśnie tu chodzi o te, głównie te warunki klimatyczne, glebowe i tym podobne. Nasza spółka inżynieryjna to jest dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolia Junickiego. Stanowiona integralnie zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu, unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Ponieważ nasze pojazdy są zasilane wszystko z energii OZE, czyli od odnawialnych źródeł energii, jak również tej, która jest produkowana teraz, no bo to nie będziemy tutaj hipokrytami, tylko ale przede wszystkim będziemy używać do niej tej energii OZE. I nasz kompleks przemysłowy to jest cały kompleks, który jest w stanie wyprodukować pojazdy UST przez specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. I mamy tego doskonałe przykłady, bo już mamy kilka tych pojazdów naszych certyfikowanych. Nasza firma UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, w momencie, bo jest wiele takich zapytań, czy my już robimy te projekty celowe, czy nie, więc chcę Państwu zwrócić taką uwagę i przekazać taką informację, że w momencie, kiedy uzyskujemy finansowanie, to projekt jest już realizowany. Natomiast mamy również taką informację, chcę przekazać, że ta usługa posprzedażowa to polega na tym, że w każdym projekcie komercyjnym, który będzie firma wykonywała za jakiś czas, będzie miała udział zawsze 20%. Ten udział 20% to jest właśnie po to, żeby było między innymi na konserwację, na szkolenie specjalistów, obsługę tą zdalną, komputerową, jak również, drodzy Państwo, na rozwój i wypłacanie dywidend dla swoich inwestorów, którzy zainwestowali w technologię transportu strunowego, o którym będę mówił troszeczkę później. Testowanie i certyfikacja. Mamy dwa centra testowe, tak jak Państwu mówiłem, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, w Marinach Horce na terenie Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Mamy certyfikat zgodności wydany przez TIF ESA z tardancją certyfikacją, świadczącą o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, czyli te pojazdy, nawierzchnia torowa Strang Rail, czyli chodzi nam o powierzchnię tutaj, o struny, czyli te struny, po których się poruszają pojazdy, podpory kotwiącze, czyli nasze te słupy, wieże,
pory pośrednie, stację obsługi i stoję pasażerską. To wszystko jest w pełni integralne i kompatybilne z tym, abyśmy mogli z tym transportem wyjść na rynek zewnętrzny. Budowa projektów komercyjnych. Transport UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwalają na to na realizacja projektów od etapu projektowania do etapu budowy. To jest to, o czym Państwu mówiłem, że my możemy przyjąć każdy projekt, jeżeli on ma swoje pełne finansowanie. W momencie, kiedy wchodzi finansowanie, to projekt jest już realizowany i od momentu finansowania to jest około 3 lat i taki projekt będzie już finalny. Mamy kilka rodzajów transportu pasażerskiego, jak również uzupełniono o transport towarowy. Więc transport UST to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest on do ruchu miejskiego i międzymiastowego. Widzicie Państwo, ta nasza filozofia to przede wszystkim po to, żeby on był na drugim poziomie. Tutaj poruszają się pojazdy, które widzimy tutaj już w mieście, które jest z pełną infrastrukturą, ale możemy wchodzić również w nowe budowle, ale przez to, że mamy pojazdy na drugim poziomie, nie mamy skrzyżowań, nie mamy, drodzy Państwo, możliwości kolizji tych pojazdów ze sobą i to, co tu jest najważniejsze, ten kawałek gruntu, który tutaj widzicie między drogami, ten pas zieleni, to w przypadku budowy dróg transportowych UST, to tutaj nie będzie asfaltu, tylko będą pola uprawne, powiedzmy jakieś tam lasy czy tereny zielone. Nasze pojazdy osobowe albo pasażerskie, ja wolę używać słowa pasażerskie, mamy ich w tej chwili 7 rodzajów tych pojazdów, od najmniejszego Univida, którego miałem okazję widzieć w roku 2019 na ekofestiwalu Marina Horka. To jest taki festiwal organizowany, był w Białorusi na terenie naszego poligonu doświadczalnego, gdzie przyjeżdżali inwestorzy, drodzy Państwo, inwestorzy, którzy zainwestowali w technologię, inwestorzy, którzy myślą o budowie, jak również pasjonaci i wiele delegacji z całego świata, które oglądają, przypatrują się tej naszej technologii, bo ona jest niezwykle atrakcyjna w swoim wyglądzie, ale również technologicznych rozwiązaniach i przede wszystkim jest tania w eksploatacji i budowie, o czym powiem troszeczkę dalej. Ale wracamy do tematu. Te pojazdy, które tutaj Państwo widzicie, to są pojazdy pasażerskie, osobowe, można tak powiedzieć. O każdym będę zaraz mówił. One mają możliwość rozbudowy nawet modułowej. To są pojazdy, które potrafią jeździć z prędkością w terenach zabudowanych, oczywiście, drodzy Państwo, i nie tylko, od 150 nawet do 600 km na godzinę. Natomiast pojazd Unibus U4-210 i Unibus U4-220, to są te dwa pojazdy, mają możliwości jeszcze możliwości wprowadzenia takiej rozbudowy hybrydowej. Kilka słów o każdym z tych pojazdów. Jak mówiłem wcześniej o tym Unividzie, tym lekkim pojeździe, miałem go okazję widzieć. On może jeździć z prędkością do 150 km. Jest dwuosobowy albo dla dwóch pasażerów, natomiast ma możliwości jeszcze tak zwanego sprężenia, czyli tu możemy dołożyć następny. Tu następny pojazd. No, wybaczcie za te rysunki. Można go wtedy zintegrować do 7 takich pojazdów i wtedy jego możliwości przewozowe oczywiście przez to wzrastają. Także w wersji dwóch pasażerów albo dwuosobowe to ma możliwości przewozu do 720 pasażerów na godzinę w dwie strony. Natomiast jeżeli go sprężymy nawet do 7 pojazdów, to te możliwości wzrastają nawet do 3500 pasażerów w dwie strony, drodzy Państwo, na godzinę. Dalej. Unibike to jest pojazd, który jest o tyle atrakcyjny, że on ma jeszcze dodatkowo budowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową. Po prostu tam jest coś takiego na zasadzie rowerku treningowego.
To jest jeden z pierwszych pojazdów, który był wystawiany i pokazywany społeczności ogólnoświatowej na tak zwanych targach InnoTrans. Było to w roku 2016. To są targi takie branżowe w Berlinie. I wtedy ten pojazd i ten i iPad były pokazywane i robiły naprawdę ogromne wrażenie i furorę. Może jeździć z prędkością do 150 km na godzinę. Jest dwuosobowy. Jeżeli go sprężymy tak jak pozostałe, też mamy możliwości rozbudowania nawet do przewozu 6300 pasażerów na godzinę w dwie strony. Ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię, że te pojazdy mogą to uzyskać w momencie, kiedy będziemy mieć wybudowaną oczywiście infrastrukturę. I pojazd Unibus to jest pojazd pasażerski, też elektryczny, przeznaczony do komunikacji miejskiej, międzymiastowej. Ja, drodzy Państwo, miałem okazję jechać tym pojazdem w roku 2018 i w roku 2019, bo wtedy byłem przed pandemią ostatni raz na Białorusi albo w Białorusi, w tym naszym ośrodku testowym. Po trzech rodzajach nawierzchni, zarówno po nawierzchni lekkiej, półsztywnej, jak i konstrukcji tak zwanej eskapady kratownicy. Czym on się charakteryzuje? Tym, że on ma w środku taki dosyć mocno rozbudowany taki system audio do przekazywania informacji, takich treści wideo. Oczywiście klimatyzacja, wszystkie też wygody takie, które w dzisiejszych pojazdach takich już dobrze wyposażone są standardem. Może jeździć z prędkością do 150 km na godzinę. Mieści od 10 do 80 pasażerów, natomiast w tej konfiguracji może przewozić nawet od 2,5 do 12 000 pasażerów na godzinę. Natomiast jeżeli będziemy go sprężać, czyli mamy możliwość tutaj też tej rozbudowy kolejnych, to je możliwości takie dają nam od 3 do 7 pojazdów. To wtedy może uzyskać przewóz na poziomie nawet 35 000 pasażerów na godzinę w dwie strony. To już naprawdę robi wrażenie, drodzy Państwo. No i ponieważ Unicart, on jest takim pojazdem, który ma zastąpić te pojazdy hybrydowe albo takie pociągi hybrydowe, on ma taką fajną, nowoczesną konstrukcję. W jego takiej rozbudowanej konfiguracji, jak tu Państwo widzicie, może mieć od 6 do 6 pasażerów, natomiast jeżeli będzie sprężony, to nawet do 7 takich pojazdów i jego wtedy możliwości przewozowe są nawet do 7 000 pasażerów na godzinę w dwie strony. To jest pojazd, który ma być konkurencją dla, mówiłem, tych autobusów hybrydowych, jakichś tam takich pociągów miejskich, ewentualnie do transportu samolotowego. Prędkość również do 150 km. I nad tym pojazdem, nad tym Uniflashem chciałbym się chwilę zatrzymać dłużej, bo są informacje, że będzie budowany taki tor w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla tych pojazdów. Mogę już Państwu to powiedzieć. Będzie to pojazd, który będzie mógł jeździć z prędkością do nawet 600 km na godzinę. On w tej konfiguracji, co go tutaj widzicie, mieści 6 pasażerów. To jest bardzo luksusowo wykonany pojazd. Można go przyrównać do tych bardzo drogich, takich rasowych samochodów, drodzy Państwo, najwyższej klasy, tej premium. Ja tu mówię Maserati, Ferrari, Lamborghini. To jest ta klasa tych aut. One charakteryzują się bardzo dużymi osiągami, bardzo dobrym wyposażeniem i takim, no i takim topowym, drodzy Państwo, to są bardzo prestiżowe przecież wiecie, auta. I ten nasz pojazd również taką funkcję spełnia. W konfiguracji pojedynczej on może przewozić 6 pasażerów. Ja miałem okazję w tym pojeździe siedzieć, być w roku 2019. Mam na to potwierdzoną dokumentację zdjęciową. I w tej chwili już trwają prace nad rozbudowaniem tego pojazdu nawet do rozbudowanej 46 pasażerów. Tam będą oczywiście, tam są wyposażone w te ekrany multimedialne, ale luki bagażowe, ale również będzie wyposażony w system łazienek.
Także ten pojazd będzie konkurencją już do ruchu samolotowego, drodzy Państwo. Jego możliwości przewozowe nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony. On się charakteryzuje również tym, że ma bardzo dużą taki współczynnik opływowy oporu powietrza, który w tym pojeździe wynosi na poziomie C 0,06, a dla takich aut, powiedzmy bolidów, jest to współczynnik na poziomie 0,2, a pojazdy tradycyjne mają to na poziomie 0,4. Także to się charakteryzuje również tym, że im wyższy opór, to większe spalanie paliwa. I pojazdy towarowe, które są uzupełnieniem naszego transportu strunowego, to jest bardzo ważny element, bo mamy tutaj naprawdę czym się pochwalić, drodzy Państwo, bo tu jest bardzo duże zainteresowanie naszych przyszłych kontrahentów na właśnie ten tabor przewozowy, żeby go tak nazwać. Ten pojazd Unikąt U4-192-01, tego pojazdu w momencie, kiedy my przystępowaliśmy do firmy, w ogóle nie było w projekcie. Był to rok 2016, natomiast on na wyraźne życzenie naszych partnerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tych krajów tutaj, tych petrodolarowych, za namową i prośbą do pana Junickiego i zespołu inżynierów został wykonany i zaprojektowany w zaledwie 18 miesięcy. Więc to jest ogromny sukces i te pojazdy, drodzy Państwo, będą miały ogromne zainteresowanie, bo on jest już testowany. Prawdopodobnie w grudniu już będzie miał certyfikat i będziemy mogli z tą technologią wychodzić na rynki zewnętrzne. Ten pojazd Unitrans U4-100 to jest taki system ślimakowy do przewozu takich materiałów sypkich. On służy do tego, aby bezpośrednio z takich fabryk, jakichś tam kamieniołomów, jakichś tam rud żelaza, bezpośrednio dostarczać towary do naszych specjalnych pojazdów typu Unitrak U4-171. To są te pojazdy otwarte. I można je po prostu bezpośrednio transportować, czy to do klienta, czy na statki, bo taki również system firma posiada, tak zwany system morski. Natomiast pojazdy zamknięte typu Unitrak U4-131 to są pojazdy, które są w takiej konstrukcji zamkniętej. One są przeznaczone do przewozu zarówno materiałów sypkich, jak i płynnych, jak również paczek. A nawet powiem Państwu, za chwilę się to okaże, do przewozu nawet materiałów rozszczepialnych. Chciałbym tutaj nadmienić jeszcze, że każdy z tych pojazdów jest niezależny, więc jeżeli byście Państwo mieli jakieś tam pytania, że to wygląda kolejka górska albo coś z tych rzeczy, to po prostu proszę od razu, jak to mówią kolokwialnie, sprowadzać do parteru. Wszystkie transporty poza transportem strunowym mają zasilanie zewnętrzne, a nasze wszystkie pojazdy są niezależne. To jest każdy pojazd indywidualny z mapą, gdzie jest zaprogramowany, gdzie przy wybudowanej infrastrukturze może nawet dojeżdżać do 10 tysięcy kilometrów do klienta bezpośrednio. Oczywiście cały czas podkreślam, przy wybudowanej infrastrukturze. Natomiast z tego, co są przewidywania analityków, to transport strunowy powinien pokryć nawet do 70% naszego globu, drodzy Państwo. Więc zobaczcie, jaka to jest perspektywa. Ale wracamy do Unitraka. Jak mówiłem, to jest pojazd zamknięty. On jest zrobiony na bazie tego Unibusa. Jest do przewozów tych towarów płynnych, dużych takich paczek, ale również do przewożenia takich towarów łatwo psujących się i rozszczepialnych, więc to jest pojazd naprawdę o specjalnym przeznaczeniu. Ja miałem go również też okazję widzieć w roku 2018 i 2019, zobaczycie to Państwo na dokumentacji zdjęciowej. I może jeździć nawet z prędkością do 150 km na godzinę, to jest transport towarowy 150 km na godzinę. Jego możliwości przewozowe są do 100 milionów ton, więc to jest po prostu petarda, drodzy Państwo. No i pojazd, który mówiłem, został wymyślony i stworzony dla naszych partnerów Bliskiego Wschodu.
Pamiętacie Państwo tą sytuację rok temu, jak na kanale Sueskim zablokował się ten jeden z kontenerowców, stanął w poprzek. Tu mamy kanał Suezki, nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. Tu mi nie chce rysować, ok. Ten kanał i on tak po prostu zablokował kanał Suezki. Ja miałem go okazję widzieć tam w którymś tam roku, nie pamiętam, w 2015 czy 2014, jak byłem w Sharm el-Sheikh, to pojechałem do stolicy Egiptu i droga dosyć daleka, bo ten Półwysep Synajski mniej więcej wygląda tak. Ja byłem gdzieś w tym miejscu, drodzy Państwo, i trzeba było cały ten Półwysep przejechać pod kanałem Sueskim. Ciekawie to wyglądało, bardzo muszę Państwu powiedzieć, więc ja tę specyfikę sobie mogłem wyobrazić, jak to wyglądało. No i wtedy padło takie pytanie, czy jest rozwiązanie na to. I proszę Państwa, szybka reakcja naszego biura, naszej firmy, że my możemy taki transport do przewozu kontenerowego spokojnie wybudować wzdłuż, tak jak widzicie tutaj, kanału Sueskiego. Powiedzmy, że to jest ten. Ja zrobię to może w innym kolorze. Zróbmy w zielonym. O, że tutaj wzdłuż kanału byśmy poprowadzili nasze drogi strunowe, które by mogły przerzucać te towary. Drodzy Państwo, 24 godziny na dobę, więc mamy ogromną szansę z tym produktem wejść na rynki zewnętrzne. Lecimy dalej. No i ten Unitrans to jest ten system ciągłego taśmy ciągu towarowego. Mówiłem, ja miałem okazję go widzieć, ten testowany ten system w Marina Horce do 36 kilometrów. On sobie po prostu jedzie tak jednostajnie z towarem, w pewnym momencie się przechyla, ładuje tam na te nasze wagoniki i to wszystko leci dalej. Może nawet przewieźć do 100 milionów ton materiałów, tym sypkich czy jakichś tam urobku rocznie. No i system, którym ja, drodzy Państwo, od początku jestem zachwycony i powtarzam Wam to tysiące razy, będę jeszcze mówił 200 tysięcy razy, bo system morski jest to tak genialne rozwiązanie, że on jest tak prosty, że aż, i tu stawiam trzy kropki, że aż genialne, może tak. Zobaczcie Państwo, wyobraźcie sobie, że to jest przykładowo półwysep. Indyjski. Dzisiaj tak trochę będę rysował, będzie troszeczkę inaczej. Tam są dwa porty. Jeden jest tutaj, w tym miejscu, i drugi jest tutaj. Więc wszystkie towary albo idą od tej strony, albo idą powiedzmy tak, albo tak jak Państwo widzicie tutaj, tak? To takim prostym schematem rysuję. Zobaczcie, jaka to jest ogromna droga. Jakie te właściwości przewozowe są ograniczone, żeby tylko w dwóch miejscach można było robić te przeładunki. A co Państwo powiecie na to, gdyby było takie rozwiązanie? Szukam tutaj gumki, gdzie ona jest, tutaj gumka. Dobra. Zamykam to. Proszę, zobaczcie. Ok. I nagle tworzy się taka możliwość, że takich punktów, które mogą załadowywać towary, kontenery jest tyle. Zobaczcie Państwo. Bez tam problemów zbudowania doków. Zobaczcie, jakie to w tym momencie robi możliwości. I taki system właśnie jest systemem tych morskim, bo możecie wyjść. Możemy wyjść do tych naszych masowców, do kontenerowców z takimi specjalnymi platformami, które firma buduje, tworząc cały ten system, taki, drodzy Państwo, tego logicznego załadunku, bo to wszystko jest praktycznie bezobsługowe, tak? I możemy takie platformy porobić do 5 do 10 kilometrów w głąb mórz i oceanów, gdzie podpłyną wszelkie statki, i ten ruch wtedy zaczyna być płynny, i ten transport, i ten handel po prostu od razu ma inne znaczenie, i po prostu idzie to wszystko z impetem. I to wszystko jest jednym z rozwiązań naszej firmy. Genialne rozwiązanie.
No i produkt i projekt, który jest współintegralny z naszym transportem, czyli mi tu chodzi o miasta linearne, czyli miasta, które mają się przyczynić do takiego rozwoju miast, takich nadbrzeży. One mają być tak wkomponowane w naturę, w to naturalne środowisko i otaczającą przyrodę. I one będą budowane na takich terenach pustynnych, zalewowych, w miejscach o takiej trudnej rzeźbie terenu, a także na szelfie kontynentalnym. I proszę sobie zobaczyć, to jest takie miasto-państwo, można powiedzieć, gdzie ono jest samowystarczalne. I ten możliwość połączenia między jednym a drugim takim obiektem jest właśnie na zasadzie transportu strunowego. Tutaj go widzicie, tak? Ja pamiętam wcześniejsze fotografie i rozwiązania, że to jest tak fajnie skonstruowane, że ten pojazd w jedną stronę nabiera prędkości i zużywa energię, a w drugą po prostu leci tak jak gdyby na ludzie. Fajne, bardzo fajne rozwiązanie i między innymi przez to, że powstał ten pomysł tych miast linearnych, pan Junicki dostał dwa te granty w roku 98 i 2002 z ONZ-u, ale również przez to, żeśmy się znaleźli na tych rynkach arabskich, bo tam jeden z naszych projektów będzie zazielenienie i zalesienie terenów pustynnych. No i teraz wchodzimy do podstawy naszej technologii, czyli do pokazaniu Państwu, na czym polega ta nasza struna, bo to jest w zależności od wykorzystanej technologii, czy to będzie w technologii konstrukcji tej kratownicy, czy będzie półsztywnej, czy sztywnej, nie ma znaczenia, zawsze będzie to taki układ, że to jest korpus zamknięty stalowy, wewnątrz są struny stalowe naprężone, zespawane ze sobą w specjalnym betonie, który jest opatentowany, i który, drodzy Państwo, może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni. To jest bardzo ważna informacja dla Was, bo nasze te drogi strunowe mają gwarancję użyteczności do 100 lat, żebyście mieli świadomość, że to jest naprawdę bardzo długi okres. Na tym wszystkim jest stalowa nakładka, po której toczą się stalowe koła naszych pojazdów i to między jest też element, który łączy ten prąd plus minus. Idziemy dalej. Widzicie konstrukcję, to jest ta konstrukcja kratownicy, to nie czy ona, czy pojazd będzie jeździł tutaj, czy tutaj, drodzy Państwo, nie ma znaczenia, może tutaj jechać górą i dołem. Ta konstrukcja ma jeszcze taką dodatkową zaletę, że można tu poprowadzić telefony, wodę, prąd. Jest to o dużo tańsze w utrzymaniu i w budowie, bo nie trzeba zakopywać. I możemy to jeszcze do doświetlenia ulic, możemy to wykorzystać. Naprawdę możliwości jest tysiące. Konstrukcja tej kratownicy, ona się wzięła tutaj na przykład z takiej z konstrukcji jak wieża Eiffla, też jest kratownicą, wiecie Państwo. Szyna półsztywna, ja miałem okazję jechać po tej konstrukcji tym unibusem, który Państwu pokazałem i jak również tym unibusem jeździłem po tej konstrukcji, więc są one ze sobą kompatybilne, że mogą te pojazdy w zależności od wykorzystania, jak również te i tutaj też mogą jeździć, więc to wszystko jest ze sobą kompatybilne w zależności od zastosowania, od rodzaju tego pojazdu możemy po tych nawierzchniach jeździć, ale wszędzie widzicie, że jest nakładka stalowa, wewnątrz stalowy korpus z betonem i te nasze struny zespawane i to jest monolit, drodzy Państwo, tu nie ma połączenia. Czyli ten element tutaj jest tak zespawany ze sobą, że nie ma delatacji, nie ma tego charakterystycznego takiego szumu w pociągach, co mamy, jak jedzie ten stuko taki. To tutaj nie ma, tu idzie płynnie. Jechałem po tych na tych nawierzchniach, więc mogę z pełną odpowiedzialnością to Państwu potwierdzić. No i nasze zdolności przewozowe, tu chodzi o taki system APM, to jest Automated People Mover. Chodzi, że odległość między jednym a drugim pojazdem, tak jak Państwo widzicie tutaj, to musi być minimum 50 metrów albo 2-3 sekundy różnicy. I przy takiej konstrukcji modułowej tego pojazdu te możliwości przewozowe są nawet do 30 tysięcy pasażerów na godzinę. Układ napędowy to jest dosyć skomplikowana historia, ale ja tylko dwa przykłady tu Państwu powiem.
Koło, które jest jednocześnie elementem napędowym, ale i hamującym. Ono ma dwa takie zastosowania, ale również tutaj jest taki specjalny system przeciwwykolejenieniu. To jest wszystko opatentowane, drodzy Państwo. Także, bo to jest takie pytanie, które może Wam zadać jakiś tam przyszły inwestor lub ktoś, kto będzie mocno zainteresowany, czy to nie spadnie, czy to się tam nie urwie. Wiecie Państwo, o co chodzi, bo to jednak jest na drugim poziomie. Takie banalne pytania mogą być, więc musicie mieć wiedzę, żeby się w jakiś sposób to obronić. Tak, na tym systemie polega właśnie napęd i jednocześnie hamowanie, ale te systemy są tak skonstruowane, że tutaj jest patent na to i tutaj możecie być naprawdę spokojni. Ale drugim elementem, który mi jest niezwykle ważny, jest również nasz akumulator, bo akumulator, drodzy Państwo, w tych pojazdach elektrycznych, on ma swoją żywotność tak zwanych cyklów naładowania i rozładowania. I te cykle naładowania i rozładowania polegają na tym, że w tych takich najlepszych samochodach elektrycznych, które są produkowane na dzień dzisiejszy, to takich najwięcej cykli mają te samochody Tesla, bo mają ich około 1000. Natomiast w marcu tego roku udało się inżynierom i panu Junickiemu dokonać rzeczy wprost genialnej, bo nasze akumulatory w naszych pojazdach mają możliwość tej żywotności, czyli tych cyklów rozładowania i rozładowania nawet do 5000 razy. I tu jest informacja szczególna, nie będzie ten patent sprzedany do producentów samochodów. Więc widzicie, że pan Junicki nie tylko myśli o naszym transporcie, ale również o Państwa jako inwestora. I ten system nasz inteligentny sterowania, tu chodzi, drodzy Państwo, o taką inteligencję cyfrową, zbieranie danych, te big data, blockchainy, to są rzeczy bardzo skomplikowane. Ja tak tylko pokrótce Wam objaśnię, o co chodzi, że ten system inteligentny sterowania to on służy do tego, aby w czasie jazdy można było uzyskiwać wszelkie informacje o pracy tego pojazdu, jak również o natężeniu ruchu. To jest jeden system. Później mamy taki system pokładowy, czyli to, co się dzieje w środku, że tam trzeba ustawić temperaturę, tą klimatyzację. Jeżeli jest jakieś tam zasłabnięcie kogoś w środku, żeby to wszystko było w momencie uruchamiane, bo wtedy takie pojazdy trzeba zatrzymać, ściągać, to jest też na to wszystko, procedury są i system taki komunikacji, to jest taka wewnętrzna sieć, która służy po prostu do komunikacji między pojazdami, aby nie następowała żadna tam kolizja i nic z tych rzeczy. Ale jeszcze mamy jeden taki element systemu bezpieczeństwa. Tu chodzi o to, że taki technogenny, czyli jak ta nasza technologia wpływa na codzienne życie ludzi, zwierząt, ptaków, drodzy Państwo, tych zwierząt hodowlanych, jak również zwierzyny tej dzikiej. No i przez to, że my właśnie mamy na tym drugim poziomie, że nie zakłócamy tych cieków wodnych, takich naturalnych, że poprzez to, że transport nie wywołuje zagrożeń do migracji ptaków i zwierząt, nie potrzebujemy wielu hektarów ziemi na ten nasz transport, bo my go nie betonujemy, nie asfaltujemy, to jesteśmy bardzo takim proekologicznym systemem. Zobaczycie Państwo w dalszej prezentacji, że w zasadzie konkurencja tutaj nie ma z nami nawet najmniejszych szans, jak to mówią, polotu. Dzięki temu, że jesteśmy na drugim poziomie i nie mamy też, unikamy możliwości takie, żeby zderzyć się z ludźmi, ze zwierzętami, jak również nie mamy wpływu na jakieś tam wypadki kolejowe, na awarie jakichś rurociągów naftowych, bo to nas po prostu nie dotyczy. A według statystyk na drogach ginie około 1,5 miliona ludzi, a jeszcze większa liczba osób zostaje później poszkodowane, niepełnosprawne, z tego względu, że ma po prostu kontakt tak zwany fizyczny z pojazdem, czyli nie chodzi tutaj no, po prostu zderzenie, wypadek, śmierć i tym podobne rzeczy. Według Akademii Rosyjskiej Nauk
jak również systemu ISO 2394 i ogólnych zasad niezawodności konstrukcji ITD, to chodzi o te wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, transport strunowy został określony jako najbezpieczniejszy system transportu ze względu na wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Był taki przypadek 2 lata temu, że w Marinachorce podczas testów jednego z naszych pojazdów jakiś tam pracownik przejeżdżał koparką i nieświadomie stanął na drodze, drodzy Państwo, tego ruchu tego pojazdu. Bo w Marinachorce one są troszeczkę niżej, bo oni po prostu je testują, żeby mieli tam łatwiejszy dostęp. I nastąpiła kolizja. Generalnie to Państwu powiem, że się za wiele nic nie stało, bo po 2 czy 3 dniach ten pojazd wrócił na tory. To, że mamy tą konstrukcję usytuowaną nad gruntem, to już mamy nasze bezpieczeństwo 100 razy podniesione. Nie mamy możliwości skrzyżowań. Tu nie ma skrzyżowań takich jak na normalnych dróg. Znowu unikamy tych niebezpieczeństw, to znowu kilkadziesiąt razy podnosimy tam nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeszcze ten element, że my mamy od 4,5 minimum od gruntu, to drodzy Państwo, nie mamy możliwości kolizji ani z pojazdami, ani z ludźmi, ani ze zwierzętami i to kolejny raz podnosi nasze bezpieczeństwo. Także widzicie, tutaj jesteśmy naprawdę w czołówce. I tu jest podsumowanie, że według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Mamy tutaj transport UST, tu mamy kolejowy, tu jakąś tam jednoszynową kolej, drogowy, kolej magnetyczną, ale tu chodzi również o, również dotyczy to transportu morskiego i lotniczego. Kilka statystyk, bo to też jest ważne, żebyście Państwo mieli pojęcie o tym, jak my się kształtujemy na tle naszej konkurencji. Koszty eksploatacji, więc tu są koszty budowy, więc nasz kilometr naszego, bieżący kilometr naszej konstrukcji, zależy tych lekkich, półsztywnych, czy drodzy Państwo, tych kratownic, on się waha od 4 do 15 milionów dolarów. To nieznacznie wzrosło, no ale ceny na świecie wzrosły po tej pandemii, wiecie. Ale nasza konkurencja, i to taki skrajny przypadek, metro, to nawet do 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast tu dla inwestorów jest ważna sprawa, bo my mówimy o pieniądzach. Transport strunowy to są pieniądze przede wszystkim, drodzy Państwo, i bezpieczeństwo. To przy wybudowanej infrastrukturze to transport strunowy zwraca się na poziomie 7-8 lat. To są bardzo krótkie inwestycje. Natomiast metro nawet do 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to tutaj jesteśmy liderem, bo wykorzystujemy tak, mało zasobów ziemi na drugim poziomie, drodzy Państwo, nie robimy tych szkód tak zwanych górniczych czy eksploatacyjnych, nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, nie asfaltujemy tego gruntu, nie betonujemy, używamy do napędu sieć elektryczną, głównie zasilającą z tych towarów produkcji OZE, czyli tych odnawialnych źródeł energii. Natomiast pozostałe transporty, widzicie, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o skalę wypadkowości, tu porównanie tylko i wyłącznie jest z metrem, bo wszyscy pozostali nie mają z nami najmniejszych szans. Jak to pan Junicki kiedyś stwierdził na jednym z ekofestiwali, że my mamy górę, metro ma dół i to jest tylko dla nas konkurencja, ale w takich parametrach, jak właśnie chodzi o bezpieczeństwo, drodzy Państwo, i ilości przewozowe pasażerów, chociaż i tutaj my mamy tutaj kilkakrotnie większe możliwości, ale tu się liczy bezpieczeństwo, to my możemy być tylko z metrem porównywani, z nikim więcej. Kilka słów, informacji takich o tych naszych centrach, w którym testowana jest nasza technologia. Macie rok 2019. To zdjęcie praktycznie pokazuje, taka jest rzeczywistość, z tym, że są dobudowane jeszcze dwie trasy, drodzy Państwo. No niestety pandemia spowodowała to, że nie mamy możliwości w tej chwili takiego swobodnego podróżowania, jak było to jeszcze przed rokiem 2019.
ale te ekofestiwale, czyli organizowane te spotkania z inwestorami, z wycieczkami czy tam delegacjami z całego świata, one się odbywają na bieżąco, można tam przyjechać, to jest również taki element, został wpisany taki element jako turystyczna atrakcja na Białorusi. Mam jeszcze dodatkowo dwie trasy, tych tras jest w tej chwili siedem. Ta infrastruktura już jest naprawdę uporządkowana. Widzicie tutaj krzewy, drzewa owocowe. Tu jest taki wybudowana linia, która będzie się leciała właśnie nad tą wodą, że ma pokazywać możliwości, że można również taki komercyjny wykorzystać ten nasz projekt, że można oglądać przyrodę, jakieś tam safari takie pseudo, wiecie Państwo, mniej więcej o co mi chodzi. I tu chciałem właśnie pokazać, że ten pojazd do przewozu, ten Unitrak, on jest dosyć nisko, bo on gdzieś na wysokości jest około, ja wiem, 2 metrów on sobie tak od gruntu, dlatego że to jest testowane i oni to muszą mieć łatwy dostęp do tego. I nasza filozofia. Ziemia, po której ma roślinność, zboża, krzewy, to ma być uprawne albo dawać tlen, ewentualnie cieszyć oko i drodzy Państwo, żeby z tego korzystali ludzie i zwierzęta. Nie beton, nie stal, nie asfalt, tylko to. I drugi poziom, aby to wykorzystać wszystko w transporcie, który jest pozbawiony tego zmniejszonego czynnika oporu powietrza, czyli zużycia paliwa, czyli to ma być tanie w eksploatacji i ma przynosić dobre prędkości i duże możliwości przewozowe. Tu jest jeszcze jeden taki element Białorusi w Marinachorce pokazany, to jest taka stacja dokująca, gdzie na poziomie pierwszym dokują nasze pojazdy. Widzicie tutaj przypadek tej kratownicy, ja akurat z tego poziomu jechałem tym pojazdem właśnie. Natomiast na górnym może drugi system, drugi pojazd jeździ, natomiast tu jest zrobiony to jako taki taras widokowy, tam jest pełno zieleni, żeby po prostu sobie odpoczywać, czekać w takich przyjaznych warunkach przyrody i czekać na transport. Natomiast na parterze, to jest jeden z elementów, tutaj widzicie Państwo, to tutaj w Marinachorce jest Muzeum Techniki, czyli pracy, jaką pan Junicki wykonał od momentu, drodzy Państwo, tej swojej deski kreślarskiej, tego pomysłu po dzień dzisiejszy. Natomiast w przyszłości ma to służyć jako punkty usługowe, takie komercyjne, żeby mogło to jeszcze dodatkowo zarabiać pieniądze albo tworzyć miejsca pracy. No i nasza przyszłość, tam też jest przyszłość, proszę Państwa, ale to jest ośrodek tamten w Marinachorce, służy do testowania tych naszych pojazdów, zarówno towarowych, jak i osobowych w tej naszej strefie klimatycznej. Natomiast o strefie tropikalnej, mamy nad strefę tą tropikalną, gdzie to będą oczywiście te kraje arabskie, Indie, Ameryka Południowa, Środkowa, tam są jeszcze temperatury wyższe, będzie ten drugi system tak zwanych pojazdów tropikalnych i tutaj mamy właśnie pokazane, że to wszystko będzie się odbywało w centrum innowacyjnym w Szardży. To jest taki obiekt, widzicie tutaj mapę, takie zdjęcie zrobione, gdzie pod auspicjami tych amerykańskich uniwersytetów będzie taki ośrodek badawczo-rozwojowo-naukowy, gdzie testowane, wykonywane najnowsze technologie z dziedziny tej właśnie IT, drogowej, bioinżynierii. To ma być druga taka Dolina Krzemowa, tylko w tamtym rejonie świata. I między innymi my tutaj żeśmy się z naszym transportem pięknie wkomponowali w ten system. I pierwsze takie informacje, które do nas dochodzą, to jeden z pierwszych tych projektów komercyjnych będzie również wykonany w Szardży, więc mam nadzieję, że to jeszcze w tym albo w przyszłym roku pan Junicki ogłosi, bo nasz szef, główny konstruktor, ogłasza takie informacje tylko i wyłącznie, gdy one już są dopięte do ostatnich guzi, gdy jest pełne finansowanie i gdy zezwoli na to inwestor, bo my mamy parę projektów, które są realizowane, ale o których nie jesteście Państwo informowani ani świat, bo inwestor sobie jeszcze tego nie życzy. One w pewnym momencie ujrzą światło dzienne, ale wtedy już będziecie to wiedzieć z pierwszej ręki. Natomiast ten nasz ośrodek w Szardży, on miał teraz bardzo taką
poważną i ważną funkcję spełnił w ostatnich 6 miesiącach, od miesiąca listopada do marca, ponieważ na terenie Dubaju były organizowane targi Expo 2021. Wróć, 2020, w roku 2021, dlatego że pandemia opóźniła o rok. I my mieliśmy możliwość pokazania tej naszej technologii w naturze. Nie mieliśmy swojego pawilonu takiego wystawowego tam na terenie targów, było tylko kilka takich wystawionych telebimów i punkt informacyjny, gdzie zbierał konkretnie zainteresowane delegacje, które przejeżdżały i oglądały tą naszą technologię. Mieliśmy tam naprawdę mnóstwo delegacji na najwyższych szczeblach rządowych, administracyjnych. Było kilka koronowanych głów państw z całego świata. Także spełniła swoją funkcję i spełnia do dnia dzisiejszego ta nasza Centrum Innowacyjne w Szardży, bo tam również wyjdzie to testowanie tego naszego transportu kontenerowego pod koniec roku. Czyli reasumując, ten nasz transport innowacyjny, jedyny w takim świecie nadziemny, od 5 do 150 metrów nad gruntem, wysoka prędkość, pojazdy osobowe od 150 nawet do 600 km na godzinę, pojazdy towarowe między 150 a 120, bezpieczny, na drugim poziomie, używający najnowszych technologii, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, bo dla nowych budownic i dla już istniejących, i przede wszystkim przyjazny środowisku. Nie potrzebujemy tej ziemi za dużo. Mamy również wykorzystywaną energię, tą OZE, do napędu. I tak mniej więcej się przedstawia nasz transport strunowy, drodzy Państwo. Natomiast ja tu gorąco zachęcam Was wszystkich, bo widzę tutaj parę nowych osób, paru nowych przyszłych inwestorów albo obecnych, abyście się zapoznali również z możliwością zainwestowania. Bo my poprzez nasze inwestowanie przyczyniamy się do dwóch etapów realizacji naszej firmy, czyli do jej rozwoju i do jej reklamy. Nasz projekt jest zbudowany z tak zwanych etapów. Tu macie Państwo ten rok 2015, on jest dosyć szczególny, bo to w tej formie, w której my jesteśmy w tej chwili, bo to już jest któryś z kolei podejście, ale które w końcu wieńczy się sukcesem, tak? Mamy w końcu fantastyczne finansowanie tej naszej technologii, bo poprzez system crowdfundingowy, czyli społecznościowego finansowania. Sam pomysł inżyniera powstał w roku 78, czyli 1978, ponad 40 lat temu. Natomiast my mamy to skonstruowane, od tego widzicie Państwo, roku 2015, tu jest 14 start, że w roku, w etapie 15 ta nasza technologia już jest w pełni certyfikowana, macie wypłaconą jedną dywidendę przynajmniej za swoje udziały i macie, jest zbudowana jedna trasa komercyjna. My jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, drugim podetapie. On trwa tyle, ile jest potrzeba nam na finansowanie naszych przedsięwzięć, więc tutaj się nie musicie Państwo denerwować albo niepokoić, że to trwa długo. Tak jest to podzielone. Jeżeli my uzyskamy finansowanie na danym etapie, że ono wejdzie do firmy, to wtedy przechodzimy do następnego etapu. My mamy w tej chwili 14, drugi podetap. Mamy kilka propozycji inwestowania. Ja je przejdę dosłownie w telegraficznym skrócie, bo o tym mówi dobrze Mariusz Duczmański. Pakiety zarówno na raty, jak i za gotówkę. I tu istotnym elementem jest tak zwany dyskonto. Widzicie Państwo, to jest dyskonto 30, tutaj mamy dyskonto 26-28, tu mamy 29-30. Co to znaczy? To jest ilość naszych inwestowanych centów na dolara, bo my mamy zapisane w memorandum, że w momencie, kiedy wyjdziemy na rynki zewnętrzne z naszą technologią i ona pójdzie do sprzedaży, to wartość naszych udziałów będzie minimum 1S. Widzę tu kolegów z USA, oni doskonale wiedzą, co to jest 1 dolar. Ja myślę, że Państwo też wiecie, co to jest 1 dolar. Taki serio, taki narysujemy. I tu jest prosty przelicznik. Jeżeli jest 30 tysięcy udziałów, to w przyszłości będzie zamienione na 30 tysięcy dolarów. Więc w zależności od tego, jaka będzie Wasza inwestycja, drodzy Państwo, tak będziecie później w przyszłości mieli z tego granty finansowe.
a mamy kilka możliwości tego inwestowania, zarówno do tego, że kupujemy, czekamy aż one zdrożeją, kupujemy, przekazujemy jako dziedziczne, ewentualnie pobieramy z niej dywidendę, mamy na jesień życia, więc jest możliwości sporo. Widzicie, jak inflacja szaleje na całym świecie. Ta nasza praca, te nasze oszczędności topnieją, natomiast w takim zabezpieczeniu one będą zawsze miały ogromną wartość. Są pakiety na zagotówkę dla bardzo dużych inwestorów. Widzicie, tu jest już dyskonto 54, 150 tysięcy dolarów maksymalnie i 8 milionów 100 tysięcy udziałów, więc to już jest dla takich inwestorów z dużym portfelem. Ja taki życzę Państwu inwestycji albo taki pozyskać partnerów, bo takie możliwości też mamy. I to są pakiety gotówkowe, czy tam przelewowe. Mamy też kilka pakietów takich dużych na raty od 5 do 50 tysięcy i te najbardziej popularne od 250 start do 2000 biznes. Ja mam tu taką swoją filozofię, gdzie u mnie w grupie partnerzy praktycznie w 99%, może tam jeden partner, który miał tylko pojedynczy pakiet, reszta ma według tej mojej zasady robione, bo ja tak podpowiadam, że jak możesz kupić mały, to kup też duży. Małe to są dla mnie te od 250 do 500 dolarów, a oczywiście nikogo nie urażając, drodzy Państwo, to i tak jest bardzo dużo, jak ktoś ma niewielkie dochody. Ale załóżmy, że mamy taką możliwość, że możemy sobie kupić w takim systemie ratalnym, to proszę zobaczyć, jaki to jest prosty przelicznik. Tu mamy 5250 plus tam za podwójną zapłatę, możemy mieć tak 5500 tych udziałów, czyli przeliczamy, że to jest 5500 dolarów, tak? I taki pakiet weźmy sobie powiedzmy za 2000 dolarów, mamy tych udziałów 60 tysięcy, czyli mamy okres, że sprzedana firma, sprzedaje firma swoje udziały i liczymy. Jeden pakiet sprzedajemy za 5500 dolarów. Inwestycja nasza to jest 2500. Odejmujemy to od naszej inwestycji, czyli zainwestowaliśmy 2500, a mamy 5250 tu ze sprzedaży, tak? Płacimy oczywiście podatek, możemy te pieniądze zainwestować albo przekazać dalej. Natomiast tu już mamy 60 tysięcy udziałów, czyli robimy, że to jest powiedzmy 60 tysięcy S. To już się robi już poważna kwota, możemy ją, drodzy Państwo, zwielokrotnić, przez tak będziemy czekać, że ta wartość tych naszych udziałów rośnie z roku na rok, ewentualnie odbierać corocznie dywidendę, jeżeli firma będzie miała zysk netto, albo trzymać na jesień życia, albo jeszcze dalej przekazać to do następnych pokoleń. I pakiet tak zwany bonusowy polega na tym, że w marketingu mamy dwie możliwości i trzy możliwości współpracy albo inwestowania. Mamy czas, pieniądze, albo czas, pieniądze i jedno, drugie, albo tylko czas. Dla tych, którzy mają portfel, kupują pakiet, przez to robią swoje uczestnictwo, czekają powiedzmy na rozwiązanie, to jest tak zwany inwestor pasywny. Natomiast inwestorzy pasywni i aktywni mogą być też jednocześnie, to są tacy, którzy kupują, ale również rekomendują, drodzy Państwo, przez to zwiększają swój portfel udziału, bo z każdego zakupionego z naszego linku i polecenia pakietu w pierwszej linii otrzymujemy 15%. I to wtedy te pieniądze, które otrzymamy z polecenia, wchodzą na tak zwany pakiet bonusowy. On jest tam nieco wyższy jak nawet w dyskoncie, jak w zwykłych tych naszych pakietach i możemy przez naszą pracę również stać się pełnoprawnym udziałowcem naszej firmy, bo u nas rejestruje się za darmo, ale żeby to nabierało wszystko rumieńców, to należałoby jakiś tam pakiet zakupić. No i dla tych, którzy nie chcą kupować na raty, chcą robić to jednorazowo, jest tak zwane konto akcyjne. Tu mamy nawet od 50 dolarów takie możliwości, to jest 16 akcji. Jest to ważne, bo drodzy Państwo, w momencie, kiedy skończy się ten pakiet 1.15, ten system, to będziecie mieć później możliwości, którzy zainwestowali w pierwszym tym rozdaniu w projekty komercyjne, a nie będą mieli tego możliwości tacy partnerzy jak ja i Państwo, jeżeli będą poza systemem, ponieważ to będzie tylko i wyłącznie dla dużych graczy, czyli funduszy inwestycyjnych, banków, jakichś potężnych firm. Natomiast my w tych 20% będziemy mieli możliwości zawsze inwestowania.
i tam będą już krótkie projekty, które będą dawały bardzo dobrą stopę zwrotu. Ale również to jest konto dla tych, którzy mają pakiety ratalne i nie daj Boże jakaś choroba, jakieś tam, wiecie Państwo, problemy rodzinne, coś się urodzi nieszczęśliwego, nikomu tego nie życzę oczywiście, no to jak nie zapłaci tam w przeciągu 1,5 miesiąca raty w terminie, to te pieniądze wchodzą na tak zwane konta akcyjne, one nie giną i wtedy z tego konta można sobie zakupić taki ilość tych akcji, które tam nam starczą środki. Nie ma możliwości z konta akcyjnego powtórzyć pakietu ratalnych. Przechodzimy do wiadomości. Dzisiaj krótko bardzo. Drodzy Państwo, Anatolij Junicki będzie miał niedługo premierę ze swoim filmem, który jest nakręcany na terenie Szarży. I tu już są zrobione pierwsze zdjęcia. Macie tutaj fotorelacje z tego. Proszę, tu mamy naszego szefa, jak siedzi na biurku, widzicie te flagi tutaj Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest wszystko nagrywane w tym naszym budynku. Ten budynek to jest Eco House, on się tak nazywa. To są budynki, które będą współistniały i będą właśnie budowane w tych domach, w tych miastach linearnych. To jest budynek z drewna. W tamtym rejonie czekaliśmy długi czas na zgodę, bo przy tych temperaturach, które są na terenie tych krajów arabskich, to nie chcieli się zgodzić, ale on dzięki tej swojej konstrukcji, tym, że na dachu ma tam roślinność, to co widzieliście Państwo na zdjęciach wcześniej, to tam nawet nie używają za mocno klimatyzacji, bo ten mikroklimat, który tam jest w środku, to dzięki irygacji roślinnej, tam nawodnianiu spokojnie daje radę. Tu jest następne zdjęcie, pan Junicki jest w tej bazie takiej, która zarządza transportem na tych naszych dwóch liniach testowych. Widzicie Państwo wygląd tutaj na tych zdjęciach zarówno tego miejsca dokującego, jak wewnątrz, no i te wszystkie systemy, które pilnują, żeby ten transport chodził. O, tutaj mamy zdjęcie, gdzie testowane jest to, co nas teraz bardzo interesuje, czyli ten transport towarowy, kontenerowy. On najprawdopodobniej w grudniu będzie już miał swój certyfikat. I to się dzieje. Ten film niebawem wejdzie do telewizji arabskich, a jednocześnie pójdzie na wszystkie rynki na świecie, więc to nam robi bardzo dobrą reklamę. Nam to znaczy Państwu. No i kolejna, mówiłem o tym Państwu, że tych delegacji, które odwiedzają te centra naszych testowych, to jest bardzo dużo, tam nie ma po prostu tygodnia, żeby jedna, dwie delegacje nie były, zarówno inwestorzy, jak i delegacje na szczeblu rządowym, lokalnym, studenci już w tej chwili piszą nawet prace naukowe i mamy kolejne zdjęcie, gdzie nasz ten transport, ten Uniflash trafił na okładkę czasopisma naukowego, innowacyjny transport i między innymi dlatego, że właśnie tam jest ten Unitrans był, wróć ten Inotrans, Inotrans w Berlinie, to prawdopodobnie te targi się odbędą w przyszłym roku, bo jeszcze w tym roku nie. I my z kolejnym naszym nowym pojazdem pojedziemy na te targi, takie tam branżowe. To jest bardzo ważna informacja, bo przez to się sprzedajemy dalej. I cóż tam. No i tu ten nasz pojazd w 2020 roku. Piszą tutaj nam, drodzy Państwo, informację taką, że już jest skonstruowany, bo on jest w wersji dla 6 pasażerów na 22 z takim przejściem środkowym, bagażnikiem i łazienką, więc to dosyć ciekawe będzie rozwiązanie i pojazd, który będzie jechał z prędkością do 600 km na godzinę. Dalej, przyszła taka informacja, Państwo, jeżeli by ktoś z Państwa zapraszał do inwestowania w SWC z wietnamską firmą Tin Plant Group, strzeżcie się tego, jak mówią, diabeł święconej wody, bo to są oszuści, którzy na bazie tego naszego brandu zbierają pieniądze, obiecują Wam większą ilość tam udziałów, a już doszło do tego, że ja pamiętam, że w tamtym roku to nawet specjalnie Pan Masłow i Pan Franciszek Solar pojechali do Wietnamu, żeby te sprawy wyprostować.
Niemniej przyszła kolejna informacja, macie to w naszych biurach tych osobistych, że oszuści pracują nadal i korzystają z naszych, z naszego brandu, drodzy Państwo, i pobierają, w zasadzie Was okradają, więc uważajcie nad tym wszystkim. I tym ostrzeżeniem kończę dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli macie pytania, piszcie na czacie, ja jeszcze chwilę jestem. Natomiast zapraszam Was dopiero, drodzy Państwo, 6 października na najbliższe spotkanie. Mariusz może zrobić 4. Mariusz robi jutro, natomiast my z Państwem spotkamy się dopiero w październiku. Są pytania? Proszę pytać. Nie ma? To dziękuję za uwagę. Nie, panie Sławie, nie stanie, panie Stanisławie, nie wchodzą na nasze konta, proszę być o to spokojnym. Chodzi o to, że może pan dostać taką propozycję na przykład na maila, że będzie pan miał wyższe dyskonto, bo teraz najwyższe dyskonto jest 54 i załóżmy, że dostanie pan propozycję, że dyskonto będzie na przykład 150 i że trzeba szybko wpłacić, bo tam jest krótki termin. I będzie pan miał większą ilość udziałów z większym dyskontem. Nie, nie, nasze konta nie wchodzą. Proszę być o to spokojny. Tu chodzi, że może być taka informacja, że zahaczą pana na mailu i będzie pan miał taką możliwość zainwestowania w coś, czego nie ma. Nie ma więcej pytań. Dziękuję serdecznie. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia w październiku.